Coraz więcej nowych samochodów jeździ po polskich drogach. Nowe inwestycje drogowe oraz rosnąca zamożność społeczeństwa sprawiają, że nabywcy samochodów nie tylko kierują się podstawowymi zaletami samochodu, ale coraz większe znaczenie ma dla nich komfortowe wyposażenie oraz nowinki technologiczne, które podnoszą poziom jazdy i bezpieczeństwo podróżujących. W dzisiejszym odcinku Dobre po Polskie odwiedzimy autoryzowany salon samochodowy, którego dyrektor aktywnie wspiera ideę patriotyzmu konsumenckiego wśród lokalnej społeczności. Jednym z argumentów, w jakich my rozmawiamy przy sprzedaży z naszymi klientami, jest to, że powinniśmy się wspierać lokalnie. Więc tak naprawdę te pieniądze, które my zarabiamy, chcielibyśmy, żeby pochodziły zarówno z naszego kapitału, jak i my chcielibyśmy się dzielić naszymi pieniędzmi z innymi przedsiębiorcami. Wykonywana praca powinna sprawiać radość, motywować i rozwijać. Dlatego też jej wybór wcale nie musi być tożsamy z wyuczonym zawodem czy wykształceniem. Z wykształcenia jestem pedagogiem, w związku z tym jakby to bycie w motoryzacji pojawiło się zupełnie znikąd. Zaczynałem w Polmozbycie Kieleckim. Tam przeszedłem szkołę życia. Ta ilość samochodów, która tam została sprzedawana, tempo pracy, które tam zostało wdrożone we mnie, to jakby wykreowało tą moją świadomość tego, jak ta motoryzacja jest ważna w życiu ludzi i jak to się wszystko zmienia i szybko działa. Osoby pracujące w dealerskim salonie samochodowym w swojej pracy stawiają na wzajemną współpracę i przyjazną atmosferę. Ich zdaniem to kluczowe czynniki determinujące dynamiczny rozwój każdej firmy. Liczy się zespół, więc wszyscy musimy pamiętać o tym i pracować zgodnie z tą filozofią, że wszyscy jesteśmy gospodarzami w tej firmie. Zaczynając oczywiście od przełożonych, kierowników, dyrektorów, kończąc na mechaniku, tak? On też musi czuć, że on tu jest gospodarzem i że tych klientów traktuje jak gości w swoim domu, nie zawsze jak sprzedaż. Poza zwykłą rozmową przy samochodzie i prezentacji statycznej samochodu, gdzie klient może sobie usiąść, zająć miejsce, dopasować sobie kanapę, kierownicę i sprawdzić, jak ten samochód wygląda w środku, na zewnątrz, jak się w nim siedzi. Oczywiście głównym aspektem przekonywującym klientów do zakupu jest jazda testowa. Bez jazdy testowej wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie dobrze dobrać samochodu, bo tak naprawdę po jeździe widać, co ten samochód potrafi, co potrafi silnik, jaką ma dynamikę, jak się prowadzi i jak na co dzień się go użytkuje. Dzień, w którym klient odbiera u nas samochód, jest dniem specjalnym. W tym dniu jest dedykowana osoba, która wydaje samochody, tylko poświęca czas dla klienta. To jest najważniejszy aspekt podczas całego procesu sprzedaży. Klient już podjął decyzję, już kupił samochód, a w tym dniu wyjeżdża, więc jest to dla niego bardzo wielkie wydarzenie. Trwa to między godziną a dwie czasu, tak? Poświęcamy temu klientowi. Współcześnie salon samochodowy nie zajmuje się jedynie sprzedażą aut, ale również świadczy usługi serwisowe oraz wykonuje okresowe przeglądy, które wpływają na poziom bezpieczeństwa ich użytkowników. Ja w firmie pracuję już od 4 lat, natomiast w branży motoryzacyjnej pracuję już od 30 lat. Zaczynałem od podstawowej funkcji, jaką jest w serwisie mechanik, natomiast później przez wszystkie szczeble przeszedłem. Jestem od 20 lat jako kierownik serwisu. Tutaj w tej firmie 4 lata. Kierownik serwisu jakby globalnie spina wszystkie sprawy związane zarówno z klientem, przyjęciem tego klienta do serwisu, umówieniem go, obsługą i później wydaniem. Codziennie spotykam się z czymś innym. Zazwyczaj jest dużo przeglądów, czyli podstawowe prace przy samochodach, wymiana oleju, wymiana filtrów, ale też klienci przyjeżdżają do nas z usterkami i diagnozujemy je i pomagamy usunąć wszystkie usterki spotkane w samochodzie. Wszystko teraz jest diagnozowane przez komputer. Już nie jest tak łatwo sobie poradzić gdzieś na przykład na drodze, żeby z naprawą samochodu,
trzeba do specjalistycznych serwisów podjeżdżać samochodami i diagnozować usterki. Firma angażuje się i wspiera lokalne przedsięwzięcia sportowe, które już na stałe wpisały się w kielecki kalendarz wydarzeń rekreacyjnych. Od kilku już lat jesteśmy sponsorem lokalnego klubu piłkarskiego Korony Kielce. To jest dosyć intensywna współpraca. Poza tym, że oczywiście jesteśmy obecni również jako kibice na meczach Korony, to wspólnie organizujemy różnego rodzaju imprezy, jakby staram się stale zacieśniać tą współpracę. Poza tym jesteśmy sponsorem półmaratonów kieleckich. Już dwukrotnie uczestniczyliśmy w tej imprezie i myślę, że w kolejnych latach także będziemy uczestniczyć. Badania pokazują, że coraz częściej zwracamy uwagę na kraj pochodzenia produktu, który kupujemy. W przypadku owoców, warzyw czy nabiału trend jest oczywisty. Wartość i jakość polskich produktów jest znana na całym świecie, ale powoli ta moda rozszerza się również na inne produkty czy usługi. Przede wszystkim bardzo duża rola rodziców, dlatego że młody człowiek bazuje głównie na internecie. Internet wrzuca coś, czego szuka i dla niego nie ma znaczenia, czy to jest kupione w Polsce, czy to jest kupione za granicą, czy to jest kupione z polskiej firmy. Dla niego liczy się tylko cena, ewentualnie jakość. Dodatkowo dochodzą jeszcze jakieś funkcje i tak dalej. Natomiast duża świadomość rodziców, czyli tak naprawdę moje pokolenie, powinno przekazywać tym młodym ludziom, w jaki sposób pracować i co napędza tą gospodarkę u nas. Nie wypływ pieniędzy za granicę, ale ta praca z naszymi firmami. Rośnie międzynarodowe znaczenie Polski jako producenta motoryzacyjnego. W zeszłym roku w fabrykach ulokowanych w Polsce wyprodukowano ponad 554 tysiące samochodów osobowych, a łączna wartość produkcji sprzedanej wyniosła ponad 150 miliardów. To oznacza wzrost o 10%. Branża motoryzacyjna odpowiada już za 3,8% całkowitej wartości dodanej brutto wytwarzanej w polskiej gospodarce. Państwu jeszcze przypominamy, że nasz program można obejrzeć na stronie kielce.tvp.pl oraz mobilnie przy pomocy aplikacji TVP Stream.